Dzisiaj obejrzymy odcinek drugi i trzeci Ninjago Powstanie Smoków w zwolnionej prędkości, tak aby odnaleźć wszystkie sekrety. Jeszcze koniecznie subskrybujcie i wbijmy tutaj z 1000 w górę. Zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy. Nasi bohaterowie zapoznają się z Lloydem i udaje się im uciec. Trafiają do klasztoru i to właśnie tutaj znajduje się pierwszy sekret. Na ścianie napisane jest Ninja Never Quit, czyli ninja nigdy się nie poddają. A poza tym są to jakieś dziwne hieroglify i nie przypominam sobie, żeby było coś takiego w klasztorze. Są to jakieś ziomki, to może jest jakieś przedstawienie ciepła? Szczerze nie wiem. Podczas gdy Sora naprawia silnik, to Lloyd powiada Arinowi historię i to, co dotychczas robił. I spójrzcie tylko na reakcję Lloyda, gdy orientuje się, że walczy z Kajem. I muszę po prostu wspomnieć o tych detalach. Trawa wygląda tutaj ślicznie, nawet widać tam jakieś kwiatki. I serio niesamowite jest to, jaką ewolucję przeszło Ninjago pod względem graficznym. I tak naprawdę przez resztę odcinka, gdy nasi bohaterowie trafiają do nowej krainy, absolutnie nic ciekawego nie znalazłem. Więc przejdźmy już do odcinka drugiego. I gdy Lloyd budzi Arinę oraz Sorę, to gdy spojrzymy na zegarek, to mamy gdzieś w okolicach godziny 5 rano. I widzimy, że klasztor jest strasznie zaniedbany. Na dachu gdzieniegdzie rośnie trawa, na ziemi też i to jeszcze bardziej potwierdza się po tym, że mechanizm nie działa. I pewnie zauważyliście, że Lloyd tutaj bardzo próbuje zachować się jak Mistrz Wu, ale mówi on dosłownie to samo co nasz staruszek w odcinkach pilotażowych. Żeby zostać ninja, musicie dostrzec potencjał tam, gdzie inni go nie widzą. Aby stać się prawdziwym ninja, najpierw musisz nauczyć się dostrzegać to, czego inni ludzie nie widzą. Ale tu nic nie ma. W klasztorze w słup powbijane są shurikeny, więc Arin trenował poza ekranem. Nasi bohaterowie wyrywają się z klasztoru na karnawał i w tle widać gościa z Imperium. Jeśli oglądaliście późniejsze odcinki, to pewnie wiecie, że z Imperium nie ma za bardzo jak uciec i radę dała tylko Sora. No ale jak się okazuje, to jednak nie była ona jedynym przypadkiem. A na tej skrzynce są jakieś po prostu losowe litery. Widzimy występ szkieleta i jak się przyjrzymy, to widać, że jest on zrobiony z metalu. Na początku, gdy oglądałem ten odcinek, to myślałem, że jest on po prostu srebrny, ale faktycznie jest on z metalu. A tutaj napisane jest po prostu food, tylko jestem ciekaw, gdzie jest to jedzenie. Tutaj napisane jest ice cream, no i w sumie logiczne. I tutaj mamy taką scenę, gdy nasi bohaterowie idą, to stają w takiej pozie. I gdy pierwszy raz to oglądałem, to nie zwróciłem na to uwagi, ale mają oni tutaj praktycznie, że identyczną pozę jak na jednym z plakatów. No i w sumie jestem ciekaw, dlaczego użyli jakiegoś losowego kadru z odcinka na plakat. Tutaj napisane jest dorama, no bo jednak jest to jego namiot. Następnie poznajemy takiego ślimaka i w sumie śmieszy mnie to, że ślimakowi dali francuski akcent. A tutaj w tle napisane jest yes. Następnie podjeżdżają szczury i porywają Lobo. I Ari mierzy pokrywę od śmietnika i na niej jedzie. I widzimy reakcję wszystkich ludzi w okolicy. No i fajną reakcję w tle mamy też, gdy Sora tworzy swojego mecha. Wracamy do Lloyda i widzimy taką ulotkę z napisem 4 karnawał. A skoro odbywa się on co roku, to znaczy, że od fuzji minęły przynajmniej 4 lata. A co śmieszne, w opisie odcinka pierwszego na kanale LEGO napisane jest rok od fuzji. Więc serial ledwo co się zaczął, a my już mamy problemy z czasem. No jak zwykle. No i okazuje się, że to Krill porwała Lobo. I gdy pojawia się Arin, to w tle widać, że Lobo próbuje zabrać pieniądze i uciec. Ale szczur go zatrzymuje. Gdy Krill mówi o tym, że porwali jakiegoś tam Targiela i mówi o tym, że jest to jej przyjaciel, to spójrzcie tylko na reakcję szczurów. I szczerze nie jestem w stanie stwierdzić, czy są oni załamani, czy co innego. Przechodzimy do Lloyda i w tle widzimy jakichś dziwnych gości. Myślałem, że są oni z Królestwa Chmur, ale te stroje się nie zgadzają. I szczerze nie wiem, może to jest jakaś sekta? No ale wyglądają dość specyficznie. Arin i Sora postanowiłem pomóc Krill i okazuje się, że ten gościu, który porwał jej przyjaciół, to Dorama. I nasz nowy antagonista używa główki Gravisa z 4 sezonu. No i taką samą sytuację mieliśmy już z Okino, który używał główki od Karloffa. Naszym bohaterom udaje się jakoś pokonać Doramę i wracają oni do Krill. Udają się jeszcze na konkurs pieczenia ciast, który Arin przegrywa. I gdy wracają, to po lewej jakiś gościu bardzo dziwnie idzie. Chciałem już wężyć odcinek, bo sądziłem, że niczego więcej tutaj nie znajdę, a tu proszę. Wydaje mi się, że w tych odcinkach było zdecydowanie mniej sekretów, ale kilka fajnych też się znalazło. A jeżeli jeszcze nie widzieliście, to polecam nadrobić sekrety z odcinka pierwszego.